Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej super serii We Were Here Together. Jest ze mną Together Precelek. Jestem together bardzo. Tak, cześć. I denerwuje mnie ta świecąca kulka cały czas. Świeci ci się kulka cały czas. Cały czas mi się świeci kulka i to jest bardzo niepokojący symptom. Chcesz o tym porozmawiać? Czy nie, chyba jednak nie. Wolałem, jak się ta kulka nie świeciła, ale. A spróbuj ją rozmasować. Poczekaj. Dobra. Co, doszedłeś? No właśnie, jakoś tak powiem ci słabo. Nie mogę wyczuć tej kulki. Słabo macujesz. Potrzebuję kogoś do macania. Muszę jakąś dziunię tu sobie przyprowadzić. A to ja ci polecam tego. Hrabia Ambrozjusz. Nie. Nie chcę tego hrabi tutaj z tego, no, zamczyska. Dobra. Czekaj, on ci swojego ptaka z muszlą na plecach. O Boże. I ogonem, wiesz. Żygnę. Słuchaj, nie wiem, jaka nam jeszcze tu zagadka została, bo jednej książki nam brakuje, tak? No właśnie, to jest dziwne. Potrzebujemy 6. A mamy 5. Boże, ten scroll mi nie działa. Ja widzę tą książkę! Ej, ona jest, słuchaj, w tym zegarze zamknięta. Zobacz, zobaczyłem teraz na dole, są takie drzwiczki. W tym z kukułką. Ja cały czas myślałem, że ona jest w tej skrzynce, która jest przy tych zniszczonych drzwiach na dole. Nie właśnie, zobacz, ona jest tutaj, widzisz tam na dole? Tą A, ja tam mam literkę, nie? No, a ty możesz coś przestawić w tym zegarze? Właśnie nie mogę nic tutaj zrobić, mam tylko... Ale tam na górze, jak starczy zegarowa, nie możesz kliknąć? Nie, nie mogę nic kliknąć. Jest... A jaką masz godzinę ustawioną? Ja mam godzinę... czekaj. Która jest dłuższa? Ja mam 9. No ja też, 9. Punkt. Ej, to może chodzi o to, że ta kukułka co jakiś czas wychodzi, wyskakuje, ale... Uh-huh. Nie wiem, trzeba uderzyć? Nie. Ale możesz zrobić coś w tym zegarze? No właśnie nie bardzo. Czekaj, po prawej stronie. Boże, teraz zobaczyłem! Są takie te, faktycznie. Ty też masz te takie strzałki? Tak, możesz z tym coś zrobić? Mogę, użyj, mogę zrobić. Są 3 kółka. Są. I przycisk na samym dole. Przycisk na dole i czy masz na nich takie kreski? Tak? Mam kreski, tak. No to trzeba, a ty możesz to poobracać? Mogę obracać, tak. I na tym górnym kółku masz 4 kreski? Tak, mam 4. Aha, czyli trzeba je ułożyć tak, żeby było... Czekaj, zaraz ci powiem. To ty masz mi pokazać, jak mam ułożyć? Tak. Jak to zabrzmiało? Spoko, możesz wpuścić prawą nogawkę. Nie, zakończmy ten temat. No, kontynuuj. 4 kreseczki tam są, no. Tak, masz zrobić tak, żeby jak... Jedna kreska jest tak totalnie na górze, nie? Na godzinie 12. O Boże. Żeby po prawej była jedna kreska, a po lewej 2 kreski. Dobrze, rozumiem. Czyli ma być druga od prawej mam. Do samej górze. No mam zrobione, dalej. Ej, ale to mi się odlicza jakiś czas! Musimy też nasz czas zrobić, szybciej. Na drugim kółku trzecia od prawej ma być na górze. Co? Znaczy na trzeciej od prawej ma być strzałka? Tak, tak. Mhm. Ma być dobra, na górze. Dobra, i na samym dole? I na środkowa na górze. No. Poczekaj, czekam na kukułkę. Czy mam wcisnąć przycisk? Źle. Źle zresetowało mi się? Nie zresetowało, po prostu źle. Chyba, że mam wcisnąć ten przycisk w momencie, kiedy jest wiesz. O, może teraz. Nie. Coś jest nie tak. Jeszcze raz. Wszystkie mam w sumie na tym samym poziomie, tak? One wszystkie wskazują 12 godzinę, tak jakby. Tak? No, że jeden z tych musi być tak jakby na godzinie 12, nie? Jak to jeden z tych? Znaczy nie, Boże, jak są te kreski na każdym z kółek, no. To... Wiesz. To wszystkie kreski, wszystkie strzałki są jakby na 12. Aha, czekaj, a to są kreski, czy to są strzałki? No ja mam kreski, a strzałkę mam naprowadzić na te kreski. To czekaj, to trochę to ciebie inaczej wygląda niż do mnie. Mam czyli kreski masz... i strzałka, którą kręcę i ustawiam ją na te kreski. Czyli to działa w ten sposób, że... masz kółko, taki jakby okrąg,
No. Na nim masz zaznaczone kreski. Dokładnie. I one są nieruchome. One są nieruchome. One są nieruchome. A ruszam tym pokrętłem ze strzałką, tak. Wskazówka, która tam jest zamocowana na środku tego kółka. No tak. I teraz pytanie, czy... bo to na każdym masz tą strzałkę, nie? Z tych trzech. Tak. Czy one się różnią długością? Nie. Są cały czas takie same. Tak. Czyli mnie się wydaje, że trzeba ustawić godzinę na tych trzech. To jest minuty... Boże... Jezu... godzina, minuta, sekunda, tak? Coś takiego. Czyli tak jak jest dziewiąta u mnie ustawiona i u ciebie? Próbuj ustawić na tym, na samej górze. Dobra, to tam dwunastkę zostawię, na drugim 12. Dam dziewiątkę. No, i teraz co ustawić na dole? Nie wiem, mogę spróbować. Przecież ja mogę próbować co do woli, nie? Tak mi się wydaje. Ej, czemu? Zablokował mi się zegar? Nie zablokował mi się, Boże. Dobra, jest źle. A dziwne, że to nie działa od razu. O, teraz się jakby zresetowało. Nie, jest źle tak. Jak ustawię na samej górze 12, na środkowym 9, a na dole czegokolwiek bym nie ustawił, to nie działa jakby. Nie wiem, o co tu chodzi. Bo ty tymi pokrętłami u siebie nie możesz w ogóle ruszać, tak? W zegarze. No nic nie mogę zrobić. No a co, co tam pokazuje u ciebie? U ciebie te pokrętła coś pokazują? Czyli jak ty masz na przykład to górne, nie? No. I masz te kreski cztery na tym. No. To czy masz tak, że... jedną, ta, która masz na 12 kresce, znaczy ta, która jest totalnie na górze. No. Na 12, nie? To masz tak, że na prawo od niej masz jedną kreskę, a na lewo masz dwie? No dokładnie. Ta na 12 jest po jakby no jedną z tych dwóch środkowych. I a na tym drugim masz tak, że na prawo od tej, która jest na 12, dwie masz dwie i trzy. Dwie, trzy. A na tej dolnej jeden, masz... jeden. No, czyli jest tak samo. No, ale ja mam tu strzałki jeszcze ustawiać no na tym, nie? Ale no to musi być do tej godziny, no to nie rabata. No tak na pewno nie działa, nie wiem o co tu chodzi. Chyba, że... Jakby ta godzina, te wskazówki w ogóle czegokolwiek bym tu nie ustawił, to się jakby nie zmienia. Za każdym razem jest ta dziewiąta tam, nie? Mhm. Tak jakby nie masz... Nie wiem o co chodzi. Za każdym razem to klikam, nie działa. Chyba, że chodzi o to, że na przykład dobrze ustawiamy godziny i minuty, ale trzeba... Bo ty jak ustawisz to... No. To tam wciskasz ten guzik, tak jakby jeszcze, tak, nie? Tak, i próbowałem wciskać ten guzik w momencie, kiedy wyskakuje kukułka, albo w momencie, kiedy nie wyskakuje, nie ma to znaczenia, za każdym razem jest źle. No właśnie. Nie ma tutaj czegoś jeszcze, jakiegoś innego zegara, albo czegoś. Jakiś popierdol. Ja tego w ogóle nie czaję, o co tu chodzi. To tak jakby, no to godziny, ale... Czemu akurat ta strzałka? Tu ja nigdy nie byłem dobry w takich zagadkach zegarowych. No... Patrzę, czy czegoś nie przegapiłem, ale... Wiesz, bo może być tak, że gdzieś u mnie leży na przykład wskazówka. No bo w sumie u ciebie nic tam się nie dzieje, nie? Na tym zegarze. Poza tym, że... Aha, dziewiąta też u ciebie jest, tak? A wahadło się u ciebie buja? Buja się. To jest tak samo wszystko. To wahadło mam wrażenie, że się buja w zależności szybciej, wolniej od tej od tego drugiego pokrętła. Aha! Że jak jest po lewej stronie, to wolniej się kręciło, a teraz jak jest bardziej na prawo, to szybciej się majta. To... Czekaj, a powiedz mi jeszcze, kiedy ci wyskoczy kukułka. No, poczekaj.
ta uczestniczka nie wyskoczyła? Nie wyskoczyła. Wiesz o co chodzi? One ustawiają tą częstotliwość kukułki i wahadła. No dobra, u mnie jest inna. O, teraz wyskoczyła. No, u mnie jest inna. Musimy się zgrać. No dobrze, czyli jak ja mam to ustawić, bo ja nie wiem. Ale czyli tak, mam coś ustawić i mam ci mówić, kiedy u mnie wyskakuje? Tak, bo to jest kontynuacja zagadki z poprzedniego odcinka. O Boże. Ale ten, tylko że kurczę, mamy pokrętło w takim razie dla kukułki, dla wahadła i jeszcze jedno jest. Zacznijmy od wahadła. No to dobra, no wahadło, no. Wahadło, którym jak kręciłeś, to się zmieszczyło? Środkowe. Środkowym? Mhm, takie mam wrażenie, bo teraz się szybciej kręci, a wcześniej było wolniej. Ja mogę ci mówić, jak u mnie jest. W sensie lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo. W tym momencie tak jest. Wolniej, szybciej, nie wiem. Okej. Lewo, prawo. Lewo, prawo. To u ciebie jest ciut chyba szybciej, mam wrażenie. Czyli bo ja to... ci mówię lewo, prawo, jak to osiąga już wiesz. Wiem, ja tak samo ci mówiłem. Poczekaj, teraz spróbuję. Lewo, lewo, prawo. Nie, poczekaj, niech to się roz... Lewo, prawo. Nie, to jest za... Nie, za wolno. Czyli to musi być to chyba. Lewo, prawo, lewo. Ale teraz mówisz prawo. Za szybko moim zdaniem. Jest strzałka dalej i mam tak. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo. O, ja mam w ten sposób. I to jest o jeden szybciej niż poprzedni. I teraz jest chyba, czekaj, bo teraz jest... Lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo. O Jezu, Boże, lewo, czekaj. Prawo. O, ja mam tak. Znaczy, czy, wiesz co, częstotliwość się zgadza, tylko że jak ty mówisz prawo, to mnie jest po lewej. Aha. A to musi być tak idealnie? Ja obawiam się, że tak. No dobra, to poczekaj, przełączę coś innego. No, żeby na chwilę zwolniła... Zmieniłem coś, no dobra. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Znowu jest w drugą stronę. No, ale u mnie zwolnij tak... na chwilę, kule przekręć. I wróć teraz, żeby... Ale ja nie wiem, czy to tak działa. Ja nie mam na to wpływu, w sensie chyba. Wiesz, że ja sobie determinuję... Dobra, nie wiem. Ale mi się wydaje, że kurczę, to może tak działać. Dobrze, zwolnię to na maksa. No. Prawo. Lewo. No bo teraz masz super wolno. No, ale musisz mi powiedzieć, w którym momencie ja mam to przyspieszyć. Ja ci mówię, jak u mnie się przesuwa. Wiem, wiem. Teraz spróbuj. Będzie poczekaj. Jeszcze nie. Prawo. Lewo. Jak będziesz miał po prawej, to spróbuj zwolnić. Znaczy przyspieszyć tak, jak było. Ale... Dobra. No, przyspieszyłem tak, jak było. O, dobra. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo. I co? Czekaj. Prawo, lewo. Prawo, lewo. Jest okej. Okay. Tak mi się właśnie wydaje. No tego na razie nie ruszamy. Dobra, a co robi ta na samej górze? Na przykład ja nie mam żadnego pojęcia. Daj to na super, na speeda normalnie, żeby było najbardziej na ten... Na speeda? Coś... Dobra, poczekaj. Na prawo. Ja wiem! Boże, to za zegarem te trzy takie obciążniki zmienia chyba. Bo aha, przecież... to jest trzecie! Bo przecież inaczej były wcześniej. Dobra, to jest czyli chyba to. Mamy trzecie kółko. I to jest to na górze? Właśnie nie wiem. Tak, to jest to na górze. Dobra, okej, okay, to jest trzecia rzecz. Dobra, jak masz te obciążniki całe? To wahadło chyba mamy. Obciążniki są tak, że ten po... Kurde, bo mi wahadło zasłania. Ten po lewej jest na średniej wysokości, ten środkowy najniżej, a po prawej najwyżej. No to mam idealnie. Po lewej jest na środkowej, w środku jest najniżej, a po prawej najwyżej. Znaczy wiesz, to się chyba nie da ustawić tak, żeby to faktycznie było super idealnie po środku, ale to jest tak w stosunku do... Wiesz... Dobra, to dźwięk kukułki ma jeszcze chyba znaczenie, no, bo jest inny. No, bo ty masz dużo wolniej chyba kukułkę niż ja. Czekaj, ale ja nie, powiem... dźwięk chyba się też różni. Też mi się tak wydaje. Teraz miałem kukułkę. Tak, ja mam za każdym razem inny dźwięk, ten na samym dole. Tak?
No, że dźwięk, że czasami jest kuku, a czasami jest coś innego. Aha, no to ja mam zwykłe kuku. A może i nie. A może i mi się wydaje, może gadam głupoty. Ogólnie tak. Trzecie najniższe pokrętło, niezależnie co bym nie ustawił, wszystko jest źle. One eternity later. Lewo, prawo. Nie, lewo, tam jest wolniej. No. Lewo, prawo, lewo, prawo. Dobrze, to teraz jest dobrze. Ja pierdzielę. Czekaj, i teraz... To tylko ta kukułka. Dobra, zróbmy tak. Spróbujmy kukułkę. Daj na najbardziej na lewo kukułkę. Otworzyło się. Źle cały czas było ten to wahadło. No, bo to w sensie ja mówiłem lewo, prawo, a to było jeszcze za wolno. Jeszcze trzeba było szybciej. No, ja tylko do tej pory po prostu to jest... Ja pierdzielę, masakra. To jest zagadka muzyczna. Nie, ja powiem ci, muzyczne są spoko, ale zegarowe dramat. To akurat nie było muzyczne, no bo to było lewo, prawo, trzeba było synchronizować tylko te, wiesz, ruchy, nie? Ja dla mnie to jest zagadka muzyczna, których ja nie na... Dobra, co my z tymi książkami teraz robimy, mi powiedz, lepiej. Bo mamy wszystkie i nic się więcej nie zadziało, tak? No, musimy sobie je teraz gdzieś wsadzić. A to może do tej biblioteczki. A, już widzę. Są takie miejsca przedzielone, widzę, tak. Tam trzeba napis zrobić, tylko pytanie, czy ja mam zrobić ten swój napis, czy ja ten twój mam zrobić? Wydaje mi się, że musimy zrobić swoje. Swoje własne, tak? Albo nasze, które mamy, albo mamy sobie powiedzieć, żeby było, wiesz... No właśnie, wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć, wiesz? Że jakby to nie byłoby takie proste, więc lepiej, żebyś ty ustawił moje, a ja twoje. Dobra, to... To ustaw moje Nepias. Aha, dobra, w sumie rację. A twoje Nepias. Jest jak... Tak, Nepias. A twoje jest jakie? Espian. Espian. Pięknie. I otworzyło się. Ładnie. Ej, ale to ta jednak, zobacz, ten kuferek taki jeden przy tych drzwiach, to była w ogóle podpucha, nic tam nie było. Ej, jak mnie to sfrustrowało. Dobra, idziemy. A czekaj, a gdzie się otworzyło? No, zaraz obok tej biblioteczki. A tu, przejście. Jezu Boże, jestem ślepy. O Boże, co to z nas znowu jest? Dostałem, słuchaj, do ekwipunku jakieś dwa kryształy. Jeden niebieski, drugi żółty. Myślałem, że powiesz, że biały. Tu trzeba je połączyć chyba. Ten kamień dusz ja tu muszę stworzyć chyba, wiesz? A. Ja jestem w ogóle... Ej, ale mi brakuje jednego kryształu. Ja mam jakąś piosenkę tutaj. O Boże, jakiś laboratorium, czy co to tam jest? Ej, bo tu jakiś menel coś śpiewa. Okej. Okay. No jest menel, śpiewa coś. Ej, fajnie tu. O Boże, zaś znowu jakieś eliksiry, jakieś gówna. Oh my god. Książki. Tak, ja muszę stworzyć czerwony chyba kamień. Ja ogólnie jestem jakby w ogóle w kościele, w takiej świątyni. I mam takie ławki i w ogóle, nie mogę tego, wiesz, jak w kościele. I no. Przed ołtarzem mam bramę zamkniętą, a przez bramę widzę, jak na takim podwyższeniu są w ogóle jakieś super mechaniczne organy i tam siedzi jakiś szaleniec, to orgazmy. Który tam siedzi i ma orgazm. Tak, jednego mi brakuje kryształu i je się tu zmiesza i stworzy się ten taki super kryształ dusz, czy jak on tam się nazywał. Dobra. Patrzę, co jest u mnie, bo z jednej strony miałem tylko wejście. Później mam tą część centralną z bramą tam do tych organów. A teraz patrzę, co jest po drugiej stronie. Ja mam, słuchaj, jakieś fiolki z jakimiś substancjami, one mają obrazki i mają różne kolory. Ja mam jakieś schematy, ja mam jakieś te kraby w ogóle. Czy... No to miałem też kraba na fiolce takiej, był krab. On ma żółtą miksturę. I słuchaj, mam jakąś książkę, w której jest jakieś OH, OL, OC, PA, DL, PO, FB, jakieś różne wzory takie, wiesz, jakby chemiczne. I obok tego mam jeszcze jakieś nazwy, oglirotopch i jakiś tam oksymurek soris, jakieś takie z dupy. Po łacinie czy po ciulwie. Dobra, mam tak, mam
tablicę, na której są te dwuliterowe jakieś skróty, nie? To co ja mam, no. I one prowadzą do takiego czerwonego kryształu, tak? Bo to trzeba było jakoś stworzyć. No ja mam czerwony kryształ właśnie, a czerwony kryształ się robi z żółtego, niebieskiego jasnego, albo fioletowego i niebieskiego ciemnego, czyli granatowego. To ja mam tylko zaznaczony ten czerwony. Nie wiem, bo ja mogę tak. Czekaj, o ja Jezusie Chrystusie, ja mam więcej tego. Aha, czyli tu łączę dwie rzeczy i powstaje. Okej, okay, czyli ja mogę połączyć dwie fiolki i z tego połączenia mi coś wyskakuje. Jakaś inna fiolka zapewne. A tu co ja mogę zrobić? Aha, tu mogę wrzucić coś i z tego coś też mi wyskoczy. Bo powiem ci, co ja tutaj mam jeszcze, oprócz tego schematu z tymi skrótami, nie? No. Mam książki, mam raz, dwa, trzy, cztery, z różnymi składnikami. Są kraby, są grzyby, są rośliny, i rośliny takie jakieś drugie. I one wszystkie mają takie jakby dziwne jakieś łacińskie nazwy. No, to ja też mam te łacińskie nazwy. To co ja ci mówiłem, nie? No właśnie. Tylko no. Teraz pytanie, co z tym zrobić, żeby to... Znaczy, no, ja tak jak ci mówię, nie mam... Jakby ja mogę łączyć składniki, żeby coś mi powstało. No, ale ja nie wiem, na przykład nie mam czegoś takiego, że widzę, jak zrobić na przykład żółty kryształ. Nie wiem, jak się robi żółty kryształ, a żółty kryształ mi jest potrzebny do zrobienia czerwonego, a oprócz żółtego do zrobienia czerwonego jest potrzebny jeszcze jasno-niebieski i ciemno-niebieski. Ale możemy zrobić coś na próbę, no, ale to musimy to z głową jakoś zrobić. Jak masz jakieś tam literki czy coś, to musimy to jakoś ze sobą tu się porozumieć, nie? Ja mam tego kraba na przykład, tylko ja na przykład nie mam pojęcia, jaki krab ma wzór. Wiesz, o co mi chodzi? W sensie, jaki on ma ten symbol. Przypuśćmy, nazwijmy to pierwiastka. Wiesz, tak, co mi ja podejrzewam, że te dwuliterowe skróty to one są właśnie z tych nazw. No tak, tylko mówię ci, że na przykład ja mam kraba jako obrazek i mam, wiesz, wyszczególnione, że na przykład DL to jest Delphologiscate na przykład, ale nie mam na przykład dopasowania obrazka do wzoru. W sensie, że nie wiem na przykład co OH czy to jest krab, czy OL jest krab, czy OC jest krab, czy PA to jest krab. I masz wszystkie te, tam masz ileś tych nazw oznaczonych? Mam wszystkie nazwy. Aha, dobra, okej. No mam wszystkie nazwy. OH to jest Ogli Rod Horb na przykład. Dobra, to czekaj, to będziesz mi mówił, okej? Okay? Jakie są skróty? No dobrze, tylko ja, wiesz, nie wiem jak zrobić ten niebieski kryształ, nie? Czy tam niebieski, ciemnogranatowy i żółty. Ja mam tak jakby rozpisane... Bo ty potrzebujesz trzech kryształów, żeby zrobić tak, czerwony. Tak, żeby zrobić czerwony, dokładnie. Bo ja mam... Łączenie składników na trzech ścieżkach. Dobrze. I one czyli... dają trzy okay. rzeczy, które razem no to tworzą czerwone kryształy. Idealnie. No to już mamy to rozpykane, dobra. Tylko teraz chodzi o to, że musimy jakoś się porozumieć, co ja mam łączyć, co z czym i tak dalej, nie? Mhm. Dobra, czekaj, tylko sobie to wezmę i... bo sobie wziąłem kartkę. Ja na razie bez kartki jakoś daję radę, nie wiem jakim cudem. Przecież teraz nie wyrobię. Dobra, powiedz mi pierwsze, no. Jaki ma skrót Paraxiofilexorate. O Boże. Paraxiroborate? Nie. A możesz powiedzieć paraxioborate? Poczekaj, bo to jest paraxioborate i paraxiroborate. Ja pierdzielę, to się różni jedną literką. No. To który? Poczekaj, jeszcze raz. Możesz dać paraxioborate. Bez R? W sensie paraxioborate, tak? Tak. To jest P... O Jezu, PC to jest czy PT? Nie wiem co to jest za litera. PC chyba. Jak komp, PC. Albo PT, to może być też takie dziwne T. Zobacz jak to wygląda u mnie. Ale PC bardziej bym powiedział. PC... W sensie, że takie kanciaste, nie? No kanciaste, tak jakby to było... No PC no. Bardziej C niż T. Te byłoby trochę inne. Chyba tak, dobra. No to z P masz PE, PB, PL, to widać, nie? P takie J, czy tam I, nie wiem co to jest, z kropeczką, PO, PA, no nie masz nic innego podobnego do C. PC musi to być.
To już sekundka. To PC to jest Paraxioborate. Tak, czekaj, bo chodzi o to, że każdy z tych... A nie, nieważne. To teraz powiedz mi Paraxiroborate. PB. Jak PB. Ołów chyba, nie? Ołów ma taki PB. Skrót. Chyba tak. To teraz mi powiedz co najtrudniejsze, czyli Paraxiofiloxorate. Boże, para... Co? Paraxiofiloxorate. Ja mam file xorate. Paraxiofile xorate. Aha, dobrze, no, no, tak? Spoko. To PI. Takie I z kropeczką tam, czy PJ, nie wiem. PI. PI przypuśćmy, no. Dobra, no to mamy. Teraz... Ale to ja mam ci wszystkie podawać, czy najpierw robimy po kolei jakieś? No właśnie, kurczę, tak patrzę, ile mi to daje te trzy, które mam na schemacie, nie? No. PC... Tylko PC, na przykład PC musiałbyś mi powiedzieć, co to jest za symbol, żebym ja wiedział, jaki... W sensie, jaki znaczek, obrazek. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, tak, ja sobie to zapisuję, będę ci mówił zaraz. Tylko od razu ci powiem tak, ja mam tych fiolek. Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7. Jak ktoś ma 7 fiolek tylko. Czekaj, inaczej to zrobimy. Chociaż nie, inaczej to zrobimy, czy nie? Myślę, że... 7 fiolek. Nie, dobra, chyba wiem. Czekaj, czekaj. No. Kurde, wszystko. Próbuję jakoś tu uprościć ten proces, ale to jest trochę ciężko. Ale to jest tak jakby, że masz tam napisane, że jeden ten na przykład składnik PB połączyć z czymś? Tak, patrzę, bo ja sobie mogę to zaznaczać. Teraz patrzę, czy mi to coś daje. Zmienia się coś u ciebie teraz w ogóle, jak zaznaczyłem to? Nie, u mnie się nic nie zmienia, nie mam żadnego schematu jak coś. To jest chyba dla mnie tylko tak, żeby się... Taka podpowiedź chyba, nie? Dobra, bo na początku, na samym dole, no. Jest tak jakby, bo to jest na trzech poziomach robione. No to musisz pewnie od góry lecieć, nie? Nie, nie, na samej górze mam ten kryształ, czyli A, okej, okay. Czyli A od dołu lecisz, tak? Mam w ogóle... trzeba połączyć PE z FR, tylko teraz musimy zobaczyć, co no to już. Jest. PE, tak? No. PE to jest Pristaxiforex. Pristaxiforex, tak? Tak, to jest PE. A to drugie co chciałeś? Czekaj. Prista... Prista i... Pristaxiforex. Dobra, mam to. To jest roślina. No. Ogólnie. Ona jest taka wyjątkowo wysoka i ona ma na dole takie dwie wisienki. Ma takie jakby owoce w kształcie cytrynek przekrojonych, z takimi listkami u góry dwoma, a na dole ma dwie wisienki. Masz coś takiego? Jezus Maria, a w jakim kolorze są te wisienki? Ja mam wszystko szare. Ty masz Ale kolorowe. Dwie wisienki? No zwisają takie dwie wisienki, no, z jakimiś włosami. No to nie mam takiego czegoś. Ja walę, Boże, serio? Mam kwiatek z fioletowymi płatkami. Jakieś takie fiołki. Mam grzyba takiego niebieskiego, który ma jakby trzy kondygnacje, powiedzmy. No to też go mam. Mam jakiegoś takiego, nie wiem co to jest, jakiś stworek taki a la krab. I na górze, na grzbiecie ma takie czerwone coś. Taki kwiatek, czy co to tam ma na grzbiecie. I takie dwie nóżki niebieskie ma i oczka też widać. Taki jakby się skrywał pod muszelką, taki stworek. I na górze, na tej muszelce ma jeszcze taki kwiatek. Mam coś w stylu... jakiś owoc to jest, ale nie wisienki. W sensie są dwa listki, tak jakby, że wisi coś, zwisa, wiesz, z jakiegoś tam, z gałązki. Są dwa listki, ale to ma... To jest żółte ogólnie i to jakby nie są dwie wisienki, tylko tam tego jest kilka, nie wiem, z cztery, pięć jakichś takich... I to nie w kształcie wisienek, tylko takie bardziej, no nie okrągłe, tylko takie kanciaste bardziej, nie? No. I mam jeszcze roślinkę taką... No taki jakby zwykły kwiat. No on jest taki niebieskawy na górze, nie?
taki zwyczajny praktycznie kwiat, dwa listki na boku, łodyga i na czubku taki, wiesz, rozłożysty kwiatek taki niebieski, nie? Dobra, spróbujmy do tego podejść nieco inaczej. Grzyb czerwony i kraba też pod muszelką, tylko ten nie ma nic na grzbiecie. W ogóle najlepsze jest to, że ja nie mam tego w ogóle w kolorze. Aha, no to ja mam, wiesz, w kolorze. Dobra, nie? Spróbujmy odrobinkę inaczej. No. Odrobinę inaczej. Spróbujmy zrobić jeden najprostszy w ogóle. Czy masz coś, co jest określone jako OH? Ja mam wszystko, więc na pewno mam. Oglirod Horb. Oglirod Horb, tak? Jakby w książce wszystkie oznaczenia mam. Ja mam tylko po prostu 7 tych fiolek, nie? Nie mam wszystkich fiolek. Oglirod Rothorb jakiś. Oglirod Horb, tak. Oha. I to jest coś, czego ja nie mam. A to jest potrzebne do stworzenia kryształu, więc ja myślę, że to może być, wiesz, ten kryształ. Zobaczyć, czy jeszcze nie przegapiłem jakieś książki i spróbujemy to zrobić. Bo to jest najprostsze, to ma najmniej kroków, wiesz? Mhm. Sprawdzę, czy tutaj gdzieś, wiesz, bo może być na którejś z tych ławek zostawiona jeszcze książka. Ale, to ale było... nie, to nie może być kryształ, bo ja jakby... Ty masz 3 rzeczy, tak? No. To ja jakby muszę potem te 3 rzeczy połączyć, żeby wyszedł kryształ. No to jest tak u mnie, ale to w każdym razie spróbujmy to zrobić. Czyli to OH daje jakiś składnik, który ja muszę tu włożyć, żeby ten kryształ wyszedł, rozumiesz? Dobra, mhm. No. Powiedz mi, w takim razie spróbujmy. No. Co to jest FB? FB, Fung Hiroborate. Jakiś grzyb to będzie pewnie, Fung Hiroborate, no. Pewnie ten czerwony, albo ten taki niebieskawy. Fung Hiroborate. Tak. To jest... On ma najprostszy kształt tego kapelusza. On jest taki trójkątny i ma taką... No czerwony i blaszki takie ma pod spodem. Tak. Pod w dolnej części tego kapelusza ma blaszki. Dobra, mam. A na dole ma taką długą nóżkę prostą, z kreskami takimi. Stłusz? No ma, tak. I korzonki takie drobne. No, to będzie potrzebne do zrobienia. Dobra, a drugi? I to będzie mieszane z... z peyot. To był ten Paraxiophylexorata. Ale ja mam 2 kraby, to który? Ten, to co ma... To jest krab, który ma... najnormalniejszą muszlę. On ma taką jakby... w kształcie kupy, taką jakby... Dobra, okej, okay, łączę to. Zaraz zobaczę, zaraz ci powiem, co mi wyszło. O Boże, wyszła mi z tego, powiedzmy, mandragora. Mandragora, wiesz, to jest taka, wiesz... no z listkami na czubku, taka, no jakby korzeń mandragory, jak z Harry'ego Pottera, nie? A ona tak jest... jakby miała oczy w ogóle też. Ona jest taka grubsza, bardziej okrągła, czy? No grubsza, bardziej okrągła, jakby tak jakby miała ręce w ogóle. Czy powiedz mi, czy w takim razie z twojej listy, czy OT to jest oksymarutoroxia? OT? Mhm. Oksymuratoroxis. No to dobrze nam idzie w takim razie. To jest to, co potrzebujemy. Ale to gdzie ja mam to na razie trzymać, tak? Na razie to trzymaj. I teraz dobra. Potrzebujemy... Teraz musimy znaleźć to, z czym to zmieszasz. Czyli to mogę sobie włożyć do zmieszania już, tak? Tak. Dobra. I teraz to, z czym no mieszamy? Powiedz mi, co to jest PA? PA to jest Pristaxiophylexorate. Kształt. Pristaxiophylexorate, tak? Dokładnie tak. Dobra, to jest roślinka. Ogólnie to są jakiś taki pęczek cebul w ogóle z łodyżką, która wychodzi do góry i od niej odchodzą 2 długie liście po prawej stronie. No to jest chyba to, co ja myślałem. W
W sensie taka znaczy łodyżka, w sensie tak jakby to zwisało, nie? Od góry. No, to jest taka patyka, tak jakby, nie? No, tak jakby dwa liście i takie jakieś kanciaste tam takie, no. No, że po lewej są tak jakby dwie. Dwie, a po lewej są ze trzy, dobra. No, to jest to chyba. To. I to powinien zmieszać. I mam połączyć. To mandragora. Dobrze, już ci mówię, co z tego wyszło. Oha, z tego wyszło. Mam taką nazwę w ogóle na tym. Oha, to jest jeden z trzech składników, które są potrzebne do zrobienia czerwonego kryształu. Dobrze, cudownie, to ja go wtryniam tam jako ten jeden z tych składników. To lecimy druga teraz, tak? Aha. Najgorsze jest to, że... Chociaż nie, czekaj, bo drugi składnik też jest prosto zrobić. Mhm. Dobra, potrzebujemy... Dajesz. Potrzebujemy... co to jest? F-A... Fung... Hirobora... Boże... Fung Hiribarex. O. Fung Hiribarex. Tak. To jest grzyb, w którym jest najwięcej kapeluszy. Nie trzy kondygnacje, jest... tak? Nie. To jest taki, w którym jest skupisko mniejszych. Nie dość, że jest chyba 4 albo 5 takich średnich, to jeszcze odchodzi masa takich mniejszych grzybków niżej. Nie mam takiego. Nie mam takiego eliksiru. Ale to jest Fung Hiribarex? Tak. Znaczy Fung Hiribarex to jest to, co ty mi podałeś, w sensie w FA. A jak to wygląda, to co mi mówisz, to ja nie mam takiej fiolki. Mam grzyba, który ma trzy kondygnacje. No, po prostu. Nie. Jedną na samym górze ma grzybka takiego węższego, potem pod spodem takiego grubszego, szerszego i na samym dole jeszcze jest taka cienka warstwa jeszcze jednej kondygnacji, jakby ma trzy warstwy, że tak powiem. To ja mam takiego. Okej, to trochę utknąłem. A czy ja to mogę zrobić gdzieś sobie właśnie? Jeszcze co najlepsze, ja mogę tu włożyć z jednej strony coś, jakby jakąś fiolkę i z tego wypada mi coś też, jakby nie wiem, czy ja mogę rozłożyć składnik na jakieś składniki inne? Nie wiem, o co chodzi. Mogę spróbować jak chcesz, bo chyba nie stracimy tego. Czekaj, no, wezmę na chwilę tego grzyba, przypuśćmy, i kliknę i teraz tego dostanę. Aha, nic. Czyli tego się nie da rozłożyć, tego grzyba. A jak dam coś innego? Dałem kraba takiego z czymś na... O! A z tego mi powstały dwie nowe fiolki w ogóle. Ja pierdziele. Masakra. Super skomplikowane. Powstał mi taki krab z bardzo dużą muszlą, wysoką taką, mega wysoką muszlą, nie miałem takiego wcześniej. I powstał mi też taki jakby praktycznie to samo, co było ta mandragora, tylko z jednym listkiem i takie ręce ona ma do góry uniesione, a nie takie w dół. I jej też nie miałeś? Też nie miałem jej. No to musisz wytworzyć tego grzyba jakoś. Ale to nie masz tam napisane, z czego ten grzyb powstaje? Właśnie myślę. No, ja powiem ci, że ja nie mam. Masz jakiegoś grzyba, którego musisz tam włożyć? Mam grzyba i poczekaj. Dobra, mam jakieś grzybki, w sensie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć grzybów jest. To? I są takie mniejsze jeszcze na cienkich łodyżkach. Tak, ale nie chodziło mi o kondygnację, tylko po prostu pięć oddzielnych grzybów. Pięć no oddzielnych i... dużych grzybów i potem pomniejsze takie nici. Tak, to jest to. Dobra, no to jest to. I z czym to mam połączyć? To jest FA i teraz to będziemy łączyć z PO. Co to jest PO? PO to jest Primaxiofilexo. Primaxio. Primaxiofilexo. Mhm. To są dwa kwiatki połączone ze sobą. Wiem, stokrotki chyba takie. Tak, czytam. Tak. I na dole mają dwa korzonki, które się rozchodzą i dwa listki też po przeciwnym. Dobra, łączę. Powstał mi...
Okej. Powstało mi coś, co ja już mam. A? Czyli kwiatek z taką łodyżką. Normalnie zwykły kwiatek mi. Już miałem, to już wcześniej miałem. Z połączenia tych dwóch składników powstało mi coś, co już miałem, nie? Kurde, szkoda. Jak coś? No bo to jest albo... to jest chyba DC, tak mi się wydaje, albo DL. No dobra, no to... ale to będzie to połączenia z czymś, tak? Tak. Bo to jest takie... C, ale takie kanciaste. Chyba o to chodziło, nie? No tak, tak. No dobra, ale to będzie do połączenia, tak? Tak, i to będzie do połączenia z w takim razie z PC. PC to był... Paraxioborate. Paraxioborate, tak. Tak, a co to było? Jaki symbol? To był... to był krab. No. Który ma muszlę taką okrągłą i ma jakiegoś polipa na górze, jakiegoś takiego. No to, to co wiem, wiem, który. Dobra, łączę. Źle. Nic z tego nie powstało. Z polipa i z tego, co mi się wtedy wytworzyło, co już miałem, to nic nie powstało. Kurde, no bo... A jak to rozłożę, to co to było? No tak, no bo to jest po rozłożeniu te grzybki, 5 grzybków i 2 takie kwiatki. Dwa kwiatki połączone, tak? Ze sobą. Mhm, tak, tak, dwa. No to to jest okej, okay, ale jak łączę to z tym twoim krabem z polipem, to nic z tego nie powstaje. One eternity later. To będzie chyba to. No dobra, ale to coś nam daje? Mam coś z tym zrobić? Ale no ty nie masz tego chyba. No, że się nie dogadaliśmy, czyli może to jest to, o czym ja mam. Mówię, a ty... Cztery listki, 3 łodyżki i mówiłeś, że tak w dół i że są jakieś kwiatki na tym. No tak, no to powiedzmy, że to jest to, no to co mam z tym zrobić? Spróbuj to połączyć z FR. To połączyć z FR. A FR to było z grzybem kondygnacyjnym. Krab z oczami jest. To jest PB? Znaczy, ale nie jest to nazwane PB. Mam po prostu kraba z oczami wystającymi ponad muszlę. Aha, to jest Paraxioborate? Znaczy, no nie wiem tego. Ja podaję ci obrazek tylko. Jeżeli ty twierdzisz, że to na pewno jest PB, to mogę ci wtedy potwierdzić, że to jest Paraxioborate. Ale to jest Paraxioborate. Tak, no. Jeżeli to mówisz, że to jest PB, to tak. No to jest PB, no to mamy PB, dobra. Okay. To PB... Z? PB połącz z oksem. Z OX? Tak. Czyli marchewka cienka. Znaczy ta pietruszka. Pietruszka... Dobra, wyszło mi... O Boże, co to wyszło? 2 liście z głowy. 3 takie korzenie jakby, znaczy jeden korzeń, a z tego korzenia takie 3 nóżki jeszcze. Dwa liście takie opadające w dół. To jest też takie coś jak mandragora, coś nie? Jak mandragora, tak. Dobra, nie wiem co to jest, ja tego nie mam, no. Ale ty to odłóż i tego pilnuj jak oka w głowie. No i co teraz? Bo to jest AM i to będzie potrzebne bardzo za chwilę. No. Ale potrzebujemy czegoś, z czym to zmieszamy. No. Potrzebujemy OX. Czyli znowu marchewka cienka. I to musisz zmieszać z PL. Dobrze, jak zrobić marchewkę cienką, musisz mi przypomnieć, bo ja miałem ją tylko jedną. Ja już ją wykorzystałem, więc teraz muszę na nowo mieć tą marchewkę cienką. A marchewka cienka była... coś się rozkładało i coś z tego powstawało te PL. Tak? Dobrze mówię? Coś było takiego, że ta marchewka cienka się powstawała z rozkładu czegoś, tylko nie pamiętam czego. A masz, masz PO? 2 stokrotki... Nie mam już, też zużyte.
Weź, żeby zrobić PO, możesz rozłożyć DL, masz? DL, kwiat z cebulką, mam. Rozłóż. Boże, żebym tylko niechcący tamtego nie stracił. No. Ja pierdzielę, jakie to jest zamieszanie w tym wszystkim, ja bale. To jest, użyłbym wulgaryzmu. Dobra, i 100 krotka teraz do rozkładu też, tak? I ze 100 krotki powstaje pietruszka. Tak, czyli mam. Masz teraz... mam OX, a marchewkę cienką, no. I teraz ją łączę z... Masz PL? Poczekaj, PL to było... mam PL, no. To OX PL miesz. Ale jak ja to połączę, to powstanie 100 krotka przecież. To krotka to jest PO? Tak. Przed chwilą 200 krotki rozłożyłem na PL i na OX. A teraz każesz mi to znowu łączyć? Dobra, możliwe, że mi się coś pomieszało. Przepraszam cię bardzo, ale już mam dość. No. Masz zmieszać PO teraz z tym, co miałeś wcześniej AM, co ci wyszło takie dziwne. A czyli 200 krotki powinienem mieć. Dobra, poczekaj. To ja niepotrzebnie niepotrzebnie to tam. Dobra, okej. Okay. No, bo ja już mam... Czyli tak, poczekaj, 200 krotki z tym AM, czyli z tym AM. Takim te coś tam, te niebieskie, no, takie z tymi... Dobra, łączę. I to ci wyjdzie trzeci składnik do kryształu. PF wyszło, tak? Tak, i to jest trzeci składnik do kryształu. OH, OL i PF. Dobra. Zamknęło mi się. Mam nadzieję, że coś z tego powstanie. Jest! O Boże! Mam dość. Ja też. Czekaj, trzeci kryształ. Idę go włożyć i nam się teraz utworzy ten kryształ dusz i mam nadzieję, że będzie zapis i kończymy to. Ja nie chcę nic mówić, ale będę żył. O Boże, ale to była jakaś masakra. Weź teraz mój montaż sobie wyobraź tego. No, ja cię współczuję. Dobra, poczekaj. Muszę postawić albo coś. Nie no, luzik. Albo ci nie. Ale masakra, ty miałeś gorzej, naprawdę, bo ty miałeś to, całą tą zagadkę to musiałeś mi wytłumaczyć, bo ja jedyne co, to ci podawałem nazwy. No i musieliśmy się dogadać dotyczące, wiesz, jakby wyglądu, nie, tych... Ale to było w ogóle nie dość, że schemat, to jeszcze wygląd tych składników. Mam kascenkę, masz też? Też. Okej. Masakra. Może to było docencie nasze poświęcenie. Bardzo niepokojące dźwięki słyszałem. Jak może to jest koniec? No, to było tak trudne, żebym się nie zdziwił. Ah, the soul stone restored. You've done it. Not, but flesh may hold the stone until presented before the throne. You played your part brilliantly, mortal. Now it's time for you to exit the stage. Ej, do klatki mnie wrzucił. This is all I require now. For tonight, my king. Once I bind you, I will end our curse. Boże, mam tak głośną kactenkę, że cię w ogóle nie słyszę. Unfortunately for that, my aged friend. Well, I am in need of your soul. The moon is almost at her highest position. The hour draws near. Tick tock, tick tock. Okej. Czy to jest koniec kadcenki? Koniec. Jestem w ogóle zamknięty w klatce. Hit. Jakiś dziennik, coś tam. Czekaj, jeszcze przeczytam ten dziennik może. Ja jeszcze schodzę z duchem do jakiegoś tunelu. Zostaliśmy oszukani! Te sny, które nas prześladowały i ta próba ratunku były niczym innym jak podłym spiskiem. Nasz zagubiony odkrywca pojawił się ponownie, mówi, że ostatni kawałek kamienia duszy. A, to już nie, dobra. Czy ogólnie w ogóle jakiś tu się pojawił ten... Nie wiem, czy ty widziałeś tą samą kascenkę, czy nie, ale u mnie był klaun jakiś, czy tam jakiś tam dziwny koleś.
i mnie zamkną w klatce i nie wiem, czy ty będziesz musiał mnie uratować, czy ja będę musiał jakoś stąd wyjść, nie mam pojęcia, ale to zrobimy następnym razem, nie? Tak, u mnie był duch, w każdym razie to jeszcze nie jest koniec gry. No, nie jest koniec, więc widzimy się następnym razem, ja mam dość. Ja też, ja to muszę oddać. Dokładnie, czas teraz na fapanie i inne rzeczy. Słuchajcie, naprawdę to była masakra, ale się udało. Nie chcecie wiedzieć, ile my tu siedzieliśmy, bo wy zobaczycie tylko pewnie 30 minut, czy tam 40 minut odcinka, a my tu siedzieliśmy półtorej godziny, nie? Nad tym. Ale przeszliśmy bez solucji to gówno. Dokładnie. Gówno jakich mało, dosłownie. Dobra. Do następnego. Pa, pa. Digidongi to przy tym pikuś.